Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Dawid, z ręką na sercu, czy spada kamień z serca, że to już koniec tej zimy? No z jednej strony tak, bo no to był ciężki sezon, myślę, dla nas wszystkich i dobrze będzie teraz trochę odpocząć, zapomnieć o tym, co się działo, wyciągnąć z tego wnioski i później już przystąpić ze świeżą energią do treningów po prostu. No szkoda, że ten ostatni weekend no był taki, jak i cały ten sezon, czyli droga przez rękę i nawet ten ostatni dzień nie udało się jakoś fajnie polatać i wyjechać stąd z takim uśmiechem na ustach, że jednak się człowiek przeleciał. No i cóż. Tak jest i tego już nie cofniemy teraz. A co w tym sezonie dało Ci realny, sportowy uśmiech? No myślę, były takie momenty, gdzie te skoki rzeczywiście zaczynały wyglądać coraz lepiej. Do dziesiątki byłem w stanie wskoczyć w Japonii. Myślę, że to były takie najjaśniejsze punkciki tego sezonu. No niestety zbyt wiele ich też nie było, więc no jeżeli chodzi o całość, to sezon trochę do zapomnienia, no ale na pewno nie możemy zapominać o tym, dlaczego tak się stało i z tego trzeba wyciągnąć wnioski, żeby już tych błędów nie popełniać w przyszłości. O to chciałem pytać. My od początku sezonu goniliśmy tych najlepszych, ale to chyba nie jest czas stracony. To był czas na wyciąganie lekcji, wniosków, nauk. Znaczy, myślę, że też to można było inaczej trochę rozegrać i ten sezon też mógłby się finalnie skończyć dla nas fajniej. No ale po tym jak w okresie przygotowawczym no, mieliśmy troszeczkę za mało tego rzeczywiście odpoczynku i przystępowaliśmy do sezonu już zmęczeni, mając przed sobą perspektywę długiego, ciężkiego sezonu. Do tego też technicznie te skoki były rozjechane totalnie na końcówce przygotowań tak naprawdę przed zimą. No i później właśnie goniliśmy i wydaje mi się, że zabrakło nam trochę takiego spokoju i konsekwencji, skupienia się na jednej rzeczy, którą by można było poprawić, dopracować, na niej bazować później dalej w sezonie. No tego nam zabrakło, no wiadomo, każdy też oczekiwał, każdy chciał, żeby te wyniki się pojawiały, żeby ten progres był jak najszybszy. No i w tym wypadku nam tej cierpliwości zabrakło i no ona nie była łatwa też dla nas wszystkich. To takie pytanie najważniejsze na koniec. Wszyscy się baliśmy, jak to będzie wyglądać zimą, wiosną w Twoim przypadku, co będzie możliwe, jak to będzie możliwe. Teraz jesteśmy po sezonie. Czy możesz stwierdzić, powiedzieć, że to był sezon zupełnie inny niż zwykły, czy wróciliście do pełnej normalności? Znaczy, jeżeli chodzi o ten poziom sportowy, no to nie był normalny sezon, ale jeżeli chodzi o same technikalia, wyjazdy, treningi, starty, no tutaj nie było takiego momentu, w którym bym coś musiał odpuszczać ze względów rodzinnych. Zresztą tutaj jesteśmy w Planicy, Marta też przyjechała, no i myślę, że to się ustabilizowało i tak naprawdę no cała to też nie w tym leży przyczyna tego sezonu, bo gdyby to była przyczyną słabszych występów moich w tym sezonie, to ja bym miał te słabe występy, a reszta by skakała. Ja bym się gdzieś tam próbował odbić od dna. No a niestety wszyscy w tym sezonie biedziliśmy i próbowaliśmy się od tego dna odbijać z różnym skutkiem. Odpoczynku od nas, od skoków, ale też dobrej energii do wiosennych treningów życzę. Dzięki, Dawid. Dziękuję bardzo.